Amerykański M16, radziecki AK, niemiecki MP40 czy izraelski Uzi. Pewne typy broni są rozpoznawalne nawet dla laika i nic dziwnego, bo występowały one w przeróżnych filmach, grach i serialach. Polska myśl zbrojeniowa nie miała takiego szczęścia i przeważnie nie mogła nawiązać równej walki ze światowymi liderami. Dlatego też prawdziwym świętem było ukazanie w grach jakichś rodowitych konstrukcji i dzisiaj zebrałem właśnie te nietypowe przypadki. Oto 5 najciekawszych i najlepszych polskich broni, które trafiły do gier. Na miejscu 5. błyskawica. To z pewnością nie jest najlepsza broń II wojny światowej. Ta polska konstrukcja z czasów okupacji nazywana była polskim Stenem. I oczywiście nie bez powodu, bo już na pierwszy rzut oka przypomina znany brytyjski pistolet maszynowy. Nie obyło się jednak bez pewnych zmian. Polskie podziemie doszło do wniosku, że charakterystyczny boczny magazynek w Stenie nie sprawdza się za dobrze w warunkach konspiracji. Naładowanego Stena było bardzo trudno ukryć. Od jesieni 1942 roku do wiosny 1943 błyskawica przyjmowała konkretną formę. Ostatecznie zmieniono ułożenie magazynka na tradycyjne, za to powielono błąd pierwszych Stenów w projekcie przyrządów celowniczych. Błyskawica, jak na warunki wojenne, powstała w bardzo małej ilości egzemplarzy. Rusznikarze podziemia przygotowali ich ledwie kilkaset. W porównaniu do masowej produkcji miliona MP40 czy 6 milionów pepeszy to niemal nic. Samych Stenów do Polski alianci zrzucili ponad 10 tysięcy. Nic dziwnego więc, że aby ukazać błyskawicę w grach, trzeba by, aby gra osadzona była w bardzo konkretnym okresie i na ograniczonym terytorium. Błyskawica powstała przecież na potrzeby Armii Krajowej i została szerzej użyta dopiero w czasie Powstania Warszawskiego. Pistolet maszynowy trafił więc do tej pory do jednego FPS-a z akcją w sierpniu 1944 roku, Enemy Front. W ramach gry daje on całkowicie radę, ale to już kwestia przegłupich przeciwników, którzy dają się z łatwością odstrzeliwać jak kaczki. Jeśli przyjrzeć się postaciom niezależnym, to można zwrócić uwagę na to, że błyskawica jest częstym wyborem powstańców. Co ciekawe, błyskawica pojawia się także w ramach serii Sniper Elite. Postrzelać z niej możemy już w Afryce z 1943 roku, co samo się prosi o jakąś szerszą historię. Jakim cudem produkowana przez polskie podziemie broń trafiła na ten obszar? Przy omawianiu błyskawicy często padają pytania o jakość i o ocenę tej chałupniczej konstrukcji. I choć zdecydowanie była to broń daleka od ideału, nie był to najlepszy egzemplarz pistoletu maszynowego czasów II wojny światowej, to dla ruchu oporu każdy egzemplarz był na wagę złota. 1 sierpnia 1944 roku Armia Krajowa miała jedynie na wyposażeniu w Warszawie 650 pistoletów maszynowych. Jak widać, każda błyskawica mogła mieć znaczenie. Błyskawica rzecz jasna nie mogła się równać ze świetnym MP40 czy bardzo drogim w produkcji Thompsonem. Była za to dowodem niezwykłej zaradności polskiego podziemia, które w warunkach ciężkiej okupacji potrafiło zorganizować regularną produkcję broni palnej. Na miejscu 4. PM63 RAK. W czasach komuny Polska po bratersku musiała łykać wiele produktów Związku Radzieckiego i nie inaczej miała się rzecz z uzbrojeniem. Choć II Rzeczpospolita przed wojną produkowała bardzo udanego Wisa, tak PRL musiała przyjąć inną konstrukcję, radzieckiego TT. Dopiero w latach 60. radomski łucznik zaczął produkcję oryginalnych, pierwszych powojennych polskich rodzajów broni palnej. Jedną z nich był pistolet P64 Czak, a drugą pistolet maszynowy P63 RAK. Rym chyba zamierzony. I to właśnie P63 trafił do gry Call of Duty Black Ops. Występuje we wszystkich trybach. W kampanii jest na wyposażeniu specnazu, w multiplayerze można go zakupić od 29 poziomu doświadczenia, a w trybie zombie kosztuje 1000 punktów. P63 RAK to w Black Ops bardzo specyficzna giwera. Na tle konkurencyjnych pistoletów maszynowych ma wysoką szybkostrzelność, ale bardzo mały magazynek na zaledwie 20 nabojów. Mamy więc świetną skuteczność na małym dystansie dzięki wysokiej celności z biodra, mobilności żołnierza, a także dużej ilości wypluwanych kul w małym czasie. Niebezpieczeństwem była zaś potrzeba ciągłej wymiany magazynków. Nieraz zdarzało się, że po zabiciu jednego wroga w magazynku zostawało ledwie kilka nabojów. Stąd wśród graczy w multi preferowaną modyfikacją PM-ki były powiększone magazynki. 10 nabojów więcej robiło kolosalną różnicę. Przy tym warto pamiętać, że projektanci gry dość dowolnie interpretują prawdziwe parametry broni. W rzeczywistości PM63 nie strzelał aż tak szybko, a także był dostosowany do wykorzystywania magazynków na 15 albo 25 naboi.
Był za to faktycznie bardzo lekki i łatwy w użyciu. Nie stał się nigdy tak popularny jak czeski Skorpion, ale został zauważony nie tylko w Call of Duty. W latach 80. trafił do popularnych filmów sensacyjnych. Swój debiut zaliczył w Delta Force z Chuckiem Norrisem, a pojawił się również w Rambo 3. Na miejscu trzecim 7TP. To pewien wyjątek na tej liście, bo 7TP to nie broń ręczna, a po prostu polski czołg, który brał udział w walkach w kampanii wrześniowej i znalazł się tu z kilku powodów. Po pierwsze, była to po prostu bardzo udana konstrukcja, która pod wieloma względami przewyższała swojego bezpośredniego niemieckiego konkurenta, czyli Panzer II. Obok tego, był to dowód, że II Rzeczpospolita starała się w ostatnich latach przed wojną mocno zmodernizować swoją armię. W programie o prezentowaniu kampanii wrześniowej w grach postawiłem tezę, że wrzesień 1939 roku traktowany jest jako swoisty tutorial w produkcjach, gdzie przychodzi nam jako Niemiec ruszać na podbój Europy. I jeśli faktycznie uznamy walki w Polsce za samouczek, tak 7TP zawsze był niemiłą niespodzianką i pierwszym testem. Łatwo było w takim Panzergeneralu tłuc czołgami kawalerię, jednak 7TP przeważnie i słusznie miał lepsze parametry niż podstawowe niemieckie pojazdy pancerne. W Codename Panzers faza pierwsza polskie czołgi są niebezpieczne i wymagają szczególnej uwagi, aby nie zadały nam strat, co przekładałoby się na trudności w dalszych częściach kampanii. Pancery 1 i 2 mają realny problem w bezpośrednim starciu z 7TP, stąd najlepiej wezwać sztukasy na takiego Hundsfota. Tyle dobrze dla Niemców, że polskie AI wykorzystuje je przeważnie pojedynczo, a nie w grupie. Gry pod tym względem dobrze oddają, że czołg 7TP nie mógł odmienić losów w kampanii wrześniowej. Było ich po prostu za mało, a całkowita przewaga Niemców w powietrzu nie pozwalała wykorzystać ich potencjału, nawet na wybranych odcinkach frontu. Wszystkich tu obecnych biorę na świadki. Ten pana Kmicica, chorążego Orszańskiego, wyzwał na szablę. Na miejscu drugim szabla. Gdy w XIV i XV wieku na europejskich polach walki pojawiła się broń palna, była to broń niecelna, o małym zasięgu i dużej wadliwości. W technologicznym wyścigu z broń postawiono jednak pierwszy krok, który w dłuższej perspektywie przyniesie niemal pełne wyparcie broni białej. Rozwój broni palnej przebiegał jednak powoli i w czasach nowożytnych, czyli w XVI, XVII i XVIII wieku, nadal istniało mocne zapotrzebowanie na broń białą. Oczywiście, podobnie jak pistolety i muszkiety, także ona podlegała ewolucji. Tradycyjny prosty miecz, symbol rycerstwa, został z czasem wyparty przez nowe konstrukcje. Rapiery, bardzo popularne na zachodzie, oraz szable, naturalnie popularne na wschodzie Europy, w rejonach najeżdżanych przez Turków i Tatarów oraz pod wpływami kultury orientalnej. Szabla, jak każdy rodzaj broni, doczekał się wielu modyfikacji. W Polsce najbardziej znane są dwa modele, szabla husarska i karabela, obie ściśle powiązane z nowożytną historią Polski. Pierwsza z nich wykorzystywana była zgodnie z nazwą przez jazdę, druga natomiast stała się częścią szlacheckiego mitu, jednym z najważniejszych elementów szlacheckiego stroju. Dzisiaj zaś popularne stały się dyskusje na temat wyższości szabli nad kataną, czy na odwrót, gdy najważniejsze jest to, że szabla spełniała idealnie swoją rolę, a jako broń dla kawalerii stała się standardem, i to nie ograniczając się tylko do kręgu centralnej i wschodniej Europy. Gry bardzo rzadko pozwalają nam wcielić się w kawalerzystę, a tym bardziej już na polu bitwy XVII wieku. Do tej pory najmocniej na te realia postawiła odpryskowa część serii Mount & Blade, czyli ogniem i mieczem. Ale do ery szlacheckiej nawiązuje też Wiedźmin 3. Olgierd von Everek z dodatku Serc z Kamienia to wypisz, wymaluj, fantastyczna adaptacja sienkiewiczowskiego Kmicica z domieszką pana Twardowskiego. Olgierd zgodnie z tą tradycją korzysta z szabli, która swoją drogą była jedną z najmocniejszych broni w grze, przynajmniej do czasu wyjścia rozszerzenia Krew i Wino. Co więcej, jeśli doprowadzimy do pojedynku między Geraltem a Olgierdem, czeka nas scena niczym z potopu. W tym wypadku jednak Olgierd podwędził kwestie dialogowe Wołodyjowskiemu, gdy strofuje Wiedźmina, waść machasz jak cepem. To w ogóle jedno z ciekawszych nawiązań popkulturowych, które trafiło też do zagranicznych wersji, a zrozumieją je praktycznie jedynie Polacy. Nie oznacza to, że szabla to tylko polski fenomen. Z czasem stała się ona podstawowym orężem kawalerii na całym świecie, a szable wykorzystywane były jeszcze na polach bitew XX wieku. Jako kawalerzysta możemy pomachać szablą w Battlefieldzie 1. Na miejscu pierwszym MSBS. Na pierwszym miejscu wielka nadzieja polskiego przemysłu zbrojeniowego, a przy tym wielka zagadka.
MSBS to skrót od modułowego systemu broni strzeleckiej, karabinku produkowanego przez radomskiego łucznika. Projekt ten ma swoje korzenie jeszcze w początkach XXI wieku, kiedy polska armia zdecydowała się na eksperymentalny program Tytan, polski żołnierz przyszłości. Od pierwszych planów minęło już jednak 14 lat, a MSBS nie zastąpił nawet w małym stopniu popularnego Beryla. Ba, do służby trafił tylko w postaci reprezentacyjnej. MSBS wzbudza nie lada zainteresowanie, nadzieje, ale i obawy przed klapą, na którą wyłożono grube pieniądze. Karabinek w swoim czasie miał na tyle dobry rozgłos, że trafił do naczelnej serii strzelanek na rynku. Call of Duty już od czasu Modern Warfare oferowało szerokie pole do modyfikowania pukawek poprzez wymianę luf, celowników, dodawanie kolb i tym podobne. MSBS pod tym względem kapitalnie wpasowuje się w nowoczesne potrzeby i zamysł twórców gry. Nie bez przyczyny w skrócie MSBS występuje słowo modułowy. MSBS pozwala na bardzo dowolne składanie swojej wersji karabinu. Żołnierz może złożyć chociażby wersję wyborową, ale też wersję do walki na bliskim dystansie, z podwieszonym bagnetem czy też w postaci subkarabinka z krótszą lufą. Łucznik opublikował nawet sympatyczną grafikę promocyjną ukazującą MSBS w 10 różnych wersjach. MSBS w Ghostach trafił w specyficznej wersji, domyślnie strzelającej seriami składającymi się z 3 pocisków. Jest to przy tym broń celna i łatwa do kontroli, dość uniwersalna i sprawdzająca się najlepiej na średnim dystansie. Na małych odległościach też potrafiła dać w kość, bo przy trafieniu wszystkimi 3 kulami zgon przeciwnika był nieunikniony. Polski MSBS stał się ulubieńcem graczy, a co za tym idzie, doczekał się też reakcji zwrotnej. Został uznany za zbyt mocną konstrukcję i na rzecz balansu doszło do jego zbanowania ze wszystkich oficjalnych rozgrywek e-sportowych. Akcja gry swoją drogą toczy się nadal w 2017 roku, ale dzisiaj nadal MSBS w polskiej armii pełni funkcje co najwyżej reprezentacyjne. Czy w przyszłości czeka nas to, że polska konstrukcja faktycznie trafi do rąk żołnierzy? I czy faktycznie będzie to tak udany karabin, jak przedstawiały to Call of Duty Ghosts? Pytanie pozostaje otwarte. I w ten oto sposób prezentuje się moja lista 5 najciekawszych polskich broni, które trafiły do gier komputerowych. Jeśli czegoś brakuje, oczywiście możecie mi to wypomnieć w komentarzach.